3, druga proszę pan Dziadę referowali. W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Poważnej Komisji do Spraw Budżetu Partycypacyjnej w Radzie pierwszej Stałej Warstwy. Przepraszam, paragraf pierwszy. Na wiceprzewodniczącego Wyraźnej Komisji do Spraw Budżetu Partycypacyjnego Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto wybiera się pana Aleksandra Wiszowskiego, paragraf 2, to ma chodzić z wszystkim podjęciem, uzasadnieniem. Wbrew uchwały na podstawie programu statutowego. Dziękuję. Jeśli ktoś z państwa chce zabrać głos, pani Wiszowska. Mam nadzieję, że jeżeli Wysoka Rada przegłosuje 100 tysięcy na budżet Komisji Partycypacyjnej, to że Komisja Kultury dostanie 100 tysięcy. Dziękuję. Proszę bardzo. Co najmniej. Tylko jedną taką chcę dopowiedzieć jeśli, bo rozmawiałem na ten temat z panem przewodniczącym. Jedno i chciałbym to publicznie usłyszeć od pana Romka, że my wszyscy może słyszeli z co żeśmy sobie tak rozmawiali, że to jest jedno. Jak ten budżet ma komisji być kształtowany? Bo jeżeli to ma być oczywiście tylko wniosek komisji, na podstawie wniosku komisji zarząd przydzieli komisji określone pieniądze, no to nie będzie już głosowania później na sesji nad tymi pieniędzmi, tylko dopiero już po głosowaniu przez ludzi, do którego się regulaminie radni zobowiązują, że ten wniosek bezwzględnie co wyborcy przegłosują, to radni potem przegłosują na tego, więc teraz bym chciał po prostu usłyszeć, jak będzie wyglądała procedura. Znaczy chciałbym, żeby pan powiedział wszystkim, jak będzie wyglądała procedura przydziału tych załóżmy 30 czy 50, czy daj, załóżmy zgodnie z koncepcją pana Jakubowskiego 100 tysięcy, nie? Na ten budżet. W związku z tym. Bardzo proszę tylko o udzielenie odpowiedzi, jak to będzie od strony finansowej kształtowane. Czy odpowiedź ma jeszcze są dwa głosy, czy na końcu? No to ja szybciutko. To na najbliższej sesji będziemy musieli wprowadzić taki punkt, na którym po prostu dyskutujemy wysokość tej kwoty. No bo tu się rzeczywiście na komisji były różne kwoty poruszane, większość komisji była za inną kwotą, więc jaka będzie wola Rady, taka będzie kwota. Komisja jest otwarta, zapraszamy jak najbardziej. W zasadzie zależałoby nam, żeby nie tylko członkowie komisji mieli brali udział wszyscy, ale również cała Rada. Tak, zamierzamy dzisiaj po sesji pozostać, dopracować regulamin. Jeżeli ktoś ma ochotę, przepraszam, żeby pozostać. Następna komisja już formalnie będzie zwołana na środę. O połowę się na tym też ustalimy, więc zapraszam. Dziękuję. Dziękuję. Panie Kubowski, panie Krzysztofie, to nie patrzy tylko luźna propozycja. Trzymajmy się faktów. Moja również skrajnie luźna propozycja była taka, żeby dać cały budżet. Bo jak przypomnę panu, ja nie zakładam, że naród jest idiotami i że naród nie ma prawa, tak jak w Szwajcarii, decydować sam, na co najlepiej wydać pieniądze, a my nie jesteśmy najmądrzejsi na świecie. Więc nie proszę nie używać słowa koncepcja, tylko propozycja. To są dwie różne rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja proponowałbym wybrać wiceprzewodniczącego. A później mówić o tych propozycjach, a to ja rozumiem, że to jest takie próbniki są 100 tysięcy, 30, 50, to też jakiś taki lot, jakaś taka próba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chce zapytać? Jedno zdanie w nawiązaniu do poprzednich moich wypowiedzi i krytyków tej koncepcji, tej propozycji, tej całej płaszczyzny, by nie powiedzieć platformy. Mnoży się niepotrzebne byty i mnoży się niepotrzebne funkcje. Dziękuję. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze w sprawie projektu druku nr 3? Mam tylko jedno pytanie. Mianowicie jak pan, powiedzmy, pan Daros, jako członek zarządu będzie w stanie pogodzić dwie funkcje, przewodniczącego i członka zarządu? Będzie pan w stanie sobie pogodzić te dwie funkcje? Tak. Mam genialne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Sebczyk, proszę. Ja muszę jednak mimo wszystko powiedzieć coś takiego, że mówiliśmy, że jesteśmy daleko od polityki.
na tej sali, po prostu mamy się zajmować, proszę Państwa, mieszkańcami, a nie politykować. Więc w moim odczuciu słowo, co pan radny Roski użył, platforma w takiej formie, że słowo platforma nie ma pejoratywnego znaczenia. Dziękuję. Dziękuję panu Miszalski. Ale nie, przepraszam, pan powiedział przed chwilą. Ale nie do bardzo i pan wiedział, nie wetuje. Przejdźmy do meritum, do platforma to nie jest oczywiście pejoratywna złożona. No dobrze, no to rozumiem, bo dużo. Zwłaszcza jeżeli chodzi o platformę. Proszę Państwa. Proszę dać panu Miszalskiego szansę do powiedzenia. Ja bym się odniósł do tych fikcyjnych, bo ja też jestem raczej w technicie, ale pod warunkiem, że nie musimy zasłużyć koszta, a ponieważ ta komisja nie jest z powodu, tylko koszty prywatnego czasu, co tego wieczora, co drugi dzień. Także uważam, że to jest już dobra wola radnych, którzy się w to angażują, żeby ten prywatny czas poświęcać, skoro nie czerpią z tego żadnych prywatnych korzyści. W dodatku, jeżeli zrobiłem to jakąś platformę, to chciałbym zaznaczyć, że projekt jest totalnie ponad podziałami ideologicznymi, ponieważ włączają się zarówno osoby sympatyzujące z PiS-em, jak i z platformą, jak i ze środowiskami lewicowymi. Także nie dość, że jest ponadpartyjny i to jest bezprofitowe, więc myślę, że tutaj to jest Nie widzę głosu w dyskusji, w takim razie jeszcze takich rzeczy nie mówić. Mówiąc o platformie, też jak większość ludzi zwróciła uwagę, że ja tego nie dookreśliłem, mówiąc o platformie, była na przykład platforma wyborcza w roku 80. opozycyjna, szereg innych platform, też zwłaszcza w systemie politycznym włoskim. Natomiast mówiąc o tej fikcji, to mi się wydaje, czy pan jako wiceprzewodniczący znajdzie czas, żeby zająć się tym projektem, żeby to prowadzić, forsować, tym bardziej, że na wielu sesjach pana po prostu nie ma. I stąd właśnie pytanie, czy to przypadkiem, dla mnie to jest fikcja, natomiast nawiązając do pana odpowiedzi, czy to przypadkiem nie jest fikcja. Zastanawia mnie też taki ogromny pośpiech, taka raptowność na wcześniej wstecz, mieliśmy podnosić dłonie i głosować za tym, a to kto jest przeciw, kto jest za taką propozycją. No tutaj jest taki mechanizm, jak gdyby, nie wiem, maksymalnego przyspieszenia w sytuacji, kiedy na łamach pracy mówi się, że to do niczego, to nikogo nie prowadzi. Prosty przykład. Pan Miszalski opracował ankietę dotyczącą życia na terenie dzielnicy pierwszej skierowaną do mieszkańców. Odsetek był minimalny, jeżeli chodzi o ilość na ankiet wpływających do dzielnicy. Skoro mamy przykład w postaci takiego elementu czy narzędzia jak ankieta, gdzie odsetek jest żaden praktycznie, biorąc pod uwagę kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców naszej dzielnicy, to po co napędzać, nakręcać, dużo mówić na temat właśnie tego budżetu partycypacyjnego, skoro my sami mamy narzędzia, z których możemy korzystać? Dziękuję. Nie widzę więcej głosów. W dyskusji w takim razie przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Jest za przyjęciem projektu. Kto z Państwa jest przeciw? 5 osób jest przeciw. Kto z Państwa się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała. 14 osób za, projekt 5 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję.